Co politycy mają zamiar zrobić z bezdomnością, gdyż jest to bardzo duży problem w dużych miastach i nadal się pogarsza? No więc pierwszy punkt to budownictwo tanich mieszkań na wynajem. Drugi punkt, jeżeli chodzi o pomoc osobom zmagającym się z bezdomnością, z wychodzeniem z tego kryzysu życiowego, to najlepiej sprawdzają się w tym organizacje pozarządowe. Rolą państwa powinno być wspomaganie tych organizacji pozarządowych, które pomagają ludziom wrócić do normalnego domu, do normalnego życia, odnaleźć równowagę w tym życiu. W tej chwili w Polsce nie mamy dużego problemu z bezdomnością, natomiast możemy łatwo ten duży problem zacząć mieć, jeżeli będziemy dopuszczać w dalszym ciągu, tak jak robi rząd PiS-u, do masowej imigracji do Polski. Tak? Mamy obrazki z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie w tych miejscach, gdzie najbardziej otworzono drzwi, otworzono granice, tam w tej chwili jest największy problem z tym, że są koczowiska nielegalnych, ilegalnych imigrantów na ulicach wielkich miast. Im większy jest problem z bezdomnością, tym większy jest problem z bezpieczeństwem mieszkańców. W związku z tym powinniśmy przeciwdziałać bezdomności poprzez inkluzję społeczną. Tych ludzi, którzy nie poradzili sobie w życiu z różnych przyczyn, czy to były przyczyny ekonomiczne, czy przyczyny związane z chorobą psychiczną, alkoholową, należy zwalczać. Należy zapewnić tym osobom pomoc psychologiczną, a także pomagać im w zdobywaniu kwalifikacji, które pozwolą im podjąć odpowiednią pracę.